To zaczynamy. Wymyśliłem sobie nową serię filmów, jako że szpejem i strzelaniem zajmuję się od paru ładnych lat. To trochę mi się tego nagromadziło. Trochę rzeczy większych, trochę rzeczy mniejszych, trochę rzeczy przydatnych, trochę mniej przydatnych, a trochę takich, które przydatne są raczej średnio. W związku z tym wymyśliłem sobie serię Jestem gadżeciarzem i dzisiaj pierwszy odcinek. A na początek pokażę Wam coś, co zobaczyłem pierwszy raz na IWA chyba ze 3 albo 4 lata temu. Ponad 2 lata temu to kupiłem. Przez ten czas użyłem to kilka razy, ale nie żałuję, bo kupiłem to jako typowy gadżet z uwagi na fakt, że bardzo podoba mi się pomysł stworzenia czegoś takiego oraz jego realizacja. Mamy tu mianowicie coś, co się nazywa Carbon Boss Air 15, wyprodukowane przez firmę RealAvid i jest to wielofunkcyjne narzędzie służące do obsługi zespołu ruchomego karabinków AR-15, czyli zespołu zamka i suwadła oraz iglicy. To jest dostarczane w takim, no trochę byle jakim pokrowcu, ale jest, działa, wygląda przeciętnie, ale działa i urządzenie ma formę takiego trójkąta, w którym jest zawartych całkiem sporo narzędzi. A jakie są to narzędzia, to już Wam pokazuję. Jadąc po kolei, tak jak będziemy mniej więcej czyścić karabin. Mamy tu rozkładany taki bolec, który będzie nam służył jako wybijak do pinów łączących komory. Rozkładamy, wciskamy i możemy sobie już karabinek rozłożyć. Mamy wyjęty zespół ruchomy, który będziemy obsługiwać. I teraz ciekawostką jest to, że część narzędzi tutaj ma po przynajmniej dwie funkcje. I tak jest z tym kołkiem, co Wam za chwilę pokażę. Na razie rozkładamy zespół ruchomy. I tu mamy taki haczyk wysuwany do wyciągnięcia zawleczki iglicy. Wyciągamy sobie zawleczkę iglicy. Rozkładamy cały zespół ruchomy zgodnie ze sztuką. I jak już mamy rozłożone to, to pokażę Wam jeszcze kolejne dwie funkcje. Pierwsza jest taka, że to nie bez kozery jest tutaj ścięte w formie takiego ostrza, bo jest to skrobak do czoła zamka. Tym po prostu skrobiemy powierzchnię czoła zamka, czyszcząc ją z jakichś osadów, nagarów i tego typu rzeczy. Dodatkowo ten hak, którym żeśmy wyciągali zawleczkę iglicy, służy do skrobania pazura wyciągu, tu od spodu. To jest dosyć ciężko zwykle wyczyścić, a z pomocą tego urządzenia staje się to łatwiejsze. Więc możemy sobie wyskrobać powierzchnię czoła zamka oraz wyskrobać przestrzeń pod pazurem wyciągu. Dalej, składamy sobie to przez naciśnięcie blokady i wracamy do tego kołka. Ten kołek ma zrobioną tutaj taką, widzicie, takie nacięcie. Ono jest nie bez kozery, dlatego że krawędzie tego nacięcia są ostre. I co z tym robimy? Nakładamy sobie na to zamek, tak, kanałem iglicznym. Zobaczcie, że długość tego jest dobrana tak, że ten kołek wypełnia praktycznie cały kanał igliczny, aż do dziury na kołek, na kampin, na ten czpień sterujący. Nasuwamy zamek do końca. Zamykamy. I zobaczcie, co się dzieje. Obracając teraz zamek do przodu i do tyłu, widzicie, co się... O, tu będzie teraz dobrze widać. Widzicie? Skrobię jednocześnie wnętrze kanału iglicznego, czyli miejsce, które jest dosyć trudno doczyścić. I tu widzicie nagar, który zeskrobałem z tego łukowego przejścia między końcem trzona zamka a samym trzonem zamka. Tak? Widzicie, ten czpień też jest już brudny, więc działa. A dodatkowo dzięki odpowiedniemu wyprofilowaniu tego elementu jestem w stanie oskrobać sobie elegancko element w zamku, który zwykle jest dość trudny po prostu do oczyszczenia. A jak widać, z tym narzędziem staje się to znacznie prostsze. Pozwólcie, że to
troszeczkę oczyścimy. Dalej, mając zamek, zamykamy już to, rozkładamy sobie następne narzędzie. I teraz, tutaj, w tym miejscu, jest takie specyficzne nacięcie. I to nacięcie służy do czyszczenia rygli i przestrzeni między nimi. Ono jest tak wyprofilowane, że zamek AR-15 czy pochodnych karabinów idealnie się tu wpasowuje i można sobie w bardzo prosty sposób te przestrzenie między ryglami po prostu dość dokładnie oskrobać. Dalej, jak już jesteśmy przy tym zamku, to kwestia doczyszczenia tego wstępnie oskrobanego przejścia między trzonem, między końcówką trzona zamka, tego łuku, tak? Tu mamy takie wycięcie z drucianą grubą szczotą. Wsadzamy sobie zamek do środka, dociskamy i po prostu kręcimy nim. I w ten sposób doczyszczamy go z tego zgrubnie oskrobanego wcześniej nagaru. Jak już chcemy zamek tak do końca dopieścić, to tu mamy szczotę. Szczotkę można sobie otworzyć i zablokować. Ona jest nylonowo-mosiężna czy miedziana. I tą szczotką w tej pozycji można sobie oczywiście wyczyścić tutaj dokładnie już rygle i przestrzenie między nimi. Wykorzystać tę szczotkę do czegoś jeszcze innego, co będziemy chcieli wyczyścić. Ale jak ją złożymy, to tu jest wykonane takie półkoliste podcięcie. I tu zobaczcie, wkładamy sobie zamek i możemy sobie doczyścić już dokładnie zarówno koniec zamka, tę przestrzeń między obsadą pierścieni i trzonem zamkowym, albo dalszą przestrzeń, po prostu naszą przestrzeń, albo dalszą część zamka. Tak? Dokładnie już doczyszczamy sobie to wszystko tąże szczoteczką. Jak już mieliśmy rozłożony ten element, to tu mamy znowu narzędzia, przynajmniej dwa. Pierwszym jest to półkoliste wycięcie, które ma średnicę dziwnym trafem, identyczną jak kampin, co zresztą tu jest napisane. I to jest skrobak do zewnętrznej powierzchni czpienia sterującego. Jeżeli on jest zasyfiony nagarem, umieszczamy go w tym wycięciu i po prostu możemy sobie go elegancko tutaj w łatwy sposób oskrobać. Dalej mamy to rozłożone. I teraz zobaczcie, to jest wykonane w taki sposób, że tu i tu są ostre krawędzie. Bo to jest skrobak do jednego z trudniejszych elementów w karabinku AR-15, który czyścimy, czyli do gniazda zamka w suwadle. Znowu, długość tego jest tak dobrana, że jak wkładamy ten skrobak do końca, to on dochodzi do samego końca tego gniazda. Zobaczcie, suwadło tu się luźno obraca, ono tutaj nie ma kontaktu z tym narzędziem, czyli skrobak oparł się właśnie o wnętrze gniazda zamka. No i co? Skrobię z przodu, skrobię z boków, wkładamy, dociskamy, kręcimy. Dzięki temu usuwamy nagar z jednej z najtrudniejszych do oczyszczenia przestrzeni w karabinku AR-15. Ostatni element, który nam został, to iglica. A o iglicę dbamy w taki sposób, że mamy tutaj takie dwa podcięcia. I opisane jako firing pin, czyli iglica. I zobaczcie, to mniejsze podcięcie ma średnicę przedniej części iglicy. Tak, umieszczamy iglicę tutaj i możemy sobie ją oskrobać w tej przedniej części. To drugie podcięcie ma średnicę trzona iglicy. Tak. Pasuje, wkładamy. Możemy sobie, przesuwając ją, oskrobać dokładnie z nagaru. Jak mamy bardzo upierdliwy nagar, to mamy jeszcze trzecie narzędzie w postaci tego kółka, z tą taką, tak jak Mercedesa, nazwijmy to umownie, tak? Wkładamy do środka iglicę i po prostu trzon iglicy jesteśmy w stanie sobie bardzo dokładnie oskrobać. Dodatkowo jeszcze możemy sobie podczyścić, podskrobać tę część przy tej płytce oporowej iglicy. Tak? Jak dociśniemy do końca, pociągniemy i będziemy kręcić, to oskrobimy też to miejsce tutaj, które też jest dosyć trudno oskrobać. I tak oto pokrótce przedstawia się działanie urządzenia nazywanego Carbon Boss AR-15.
Czy ono jest niezbędne? Nie. Ja je traktuję jako gadżet, dlatego że ono mi się podobało konstrukcyjnie. Bardzo, bardzo spodobał mi się patent zamknięcia w tak małym narzędziu kilku narzędzi, które ułatwiają dość upierdliwą robotę. Ale jak mówiłem na wstępie, rzadko zdarza mi się zapuścić broń do tego momentu, żebym musiał tego urządzenia po prostu użyć. Najczęściej wystarczą mi zwykłe szczotki i standardowe narzędzia do czyszczenia karabinka R15. Nie muszę się posługiwać tym Carbon Bossem, chociaż parę razy zdarzyło mi się go użyć, ale niezbyt intensywnie, co zresztą widać po nim, że ono nie jest jakoś mocno zużyte. Niestety, wadą tego jest to, że urządzenie jest dość drogie. Ja je kupiłem, jak kosztowało 160 czy 170 zł, ale teraz kosztuje już ponad 200. Cenę będziecie mieli tutaj pokazaną, dokładną. Jest fajne, jest przemyślane, ułatwia parę rzeczy, nie do przecenienia. Jest skrobak do kanału iglicznego w zamku oraz ten skrobak do kanału, do gniazda zamka w suwadle. Te dwa elementy to naprawdę jest ułatwiacz roboty i to bardzo duży, zwłaszcza w przypadku osób, które strzelają dużo i czyszczą broń rzadko i ten nagar im się tam gromadzi. Pozostałe narzędzia no działają, ale to nie jest takie ułatwienie jak w przypadku tych dwóch. Oczywiście wszystkie funkcje tego urządzenia można ogarnąć szczotkami, skrobakami i czymś jeszcze innym, czego zwykle używacie do czyszczenia AR-a. Więc to nie jest must have, ale to jest bardzo fajnie zaprojektowany gadżet. Niestety gadżet obecnie chyba za drogi. Jak to kosztowało poniżej 200, można się było szarpnąć, teraz to kosztuje powyżej 200 i to już jest mocno dyskusyjne. Co nie zmienia faktu, że Real Avid po raz kolejny zaprojektował bardzo przemyślane urządzenie do czyszczenia AR-15. Jestem gadżeciarzem, kupiłem to mam. Czy poradziłbym sobie bez tego urządzenia? Oczywiście, że tak. Czy byłoby mi trudniej? W niektórych przypadkach tak, w niektórych przypadkach nie. A więc wybór, czy kupić Real Avid Carbon Boss AR-15 pozostawiam Wam niniejszym, dziękując wszystkim patronom za wspieranie naszego kanału, zachęcając Was wszystkich również do wsparcia oraz komentowania, klikania, lajkowania i dzwoneczkowania. I do zobaczenia już wkrótce w kolejnym filmie.